Pani, ci, którzy tam na polu siedzą, całe boczne ławki są wolne. Z dziećmi tak samo, ławek jest kilka wolnych. Wejdźcie do kościoła, to jest właściwe miejsce uczestniczenia we mszy świętej. Bardzo was o to proszę. Chociaż na koniec nie usuwajcie. Rady Duszpasterskiej, to dzisiaj składka inwestycyjna jest, proszę. Nie ma nikogo z rady. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie was. Witam. Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? O co prosicie go, Kacpra? Proszę o chrzest dla waszego dziecka. Przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? Rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi do tego dziecka wypełnianiu ich obowiązku? Kacprze, wspólnota chrześcijańska. Przyjmujecie z wielką radością. Ja zaś w imieniu tej wspólnoty znaczę ciebie znakiem krzyża, a po mnie naznaczą cię tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela, twoim rodzice i chrzestni.
życiu, w jego intencje sprawowana w intencji rodziców i chrzestnych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. W odpowiedzi na miłość Boga do człowieka ten chrzest to nowe życie, jest znakiem tej miłości Boga, który powołuje do istnienia, do życia człowieka. Dzisiaj o tej miłości Bożej chcemy krótko rozważyć. Z tej miłości, która rodzi się otwartość na drugiego człowieka, miłość do drugiego człowieka, służba drugiemu, troska o to, żeby się zbawił, tak jak tego uczy nas Jezus Chrystus. Za nasze grzechy przeprośmy Boga, abyśmy mogli godnie złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i mamy bracia i siostry, że bardzo zgrzeszę myślą o Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunę. Była tam kobieta bogata, która zawsze zapraszała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego męża: oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój górny, obmurowany, i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda. Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przeszedł, udał się do górnego pokoju i tamże położył się do snu i powiedział do Gehaziego, swojego sługi: co można uczynić dla tej kobiety? Odpowiedział Gehazi: niestety, ona nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc: zawołaj ją. Zawołał ją i stanęła przed wejściem i powiedział: o tej porze za rok będziesz pieściła syna. Oto słowo Boże. Na wieki będę sławił łaski Pana. Na wieki będę sławił łaski Pana. Na wieki będę śpiewał o łasce Pana. Moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia, albowiem powiedziałeś: na wieki ugruntowana jest łaska. Utrwaliłeś swą wierność w niebiosach. Na wieki będę sławił łaskę Pana. Błogosławiony lud, który umie się cieszyć i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności. Cieszą się zawsze Twym imieniem. Wywyższa ich Twoja sprawiedliwość. Na wieki będę sławił łaskę Pana. Bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi, a przychylność Twoja dodaje nam mocy, bo do Pana należy nasza tarcza, a Król nasz do świętego Izraela. Na wieki będę sławił łaskę Pana. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, czyż nie wiadomo, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy, bo to, że umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiecie, że umarliście dla grzechu. Żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Oto słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Kto przyjmuje apostoła, przyjmuje Chrystusa, a kto przyjmuje Chrystusa, przyjmuje Ojca, który go posłał. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z Wami. I słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mi godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mi godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je znajdzie.
Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego, że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Oto słowo Pańskie. Ukochani siostry i bracia, w 1995 roku w Częstochowie wydana została książeczka Bezcenny dar. Ewangelia w opowiadanie. I znajdujemy tam takie wspomnienie. Mianowicie, w pewnym miasteczku hiszpańskim jest taki hotel, wyjątkowy hotel, w którym codziennie w porze obiadowej po południu są przyjmowani wszyscy ubodzy, biedni, ludzie z marginesu społecznego i tym ludziom sam szef hotelu, Emanuel, wraz z całą obsługą przyjmuje codziennie tych włóczęgów, tych opuszczonych, tych bezdomnych. Jaka jest historia tego przedsięwzięcia? Mianowicie, jak w Hiszpanii wybuchła wojna domowa, ten hotelarz niewinnie został skazany na śmierć. I już stała kompania egzekucyjna, on ustawiony pod ścianą, zarepetowane karabiny, gdy w tym momencie wychodzi przed żołnierzy żebrak i prosi, żeby nie zabijali tego skazanego. I rzeczywiście żołnierze podłożyli broń, został wolny. Nawet nie zdążył zauważyć, gdzie się ten włóczęga podział. Żeby mu podziękować. I od tego czasu postanowił, że będzie wszystkich włóczęgów, wszystkich bezdomnych, wszystkich ludzi z marginesu codziennie w swoim hotelu przyjmował i to z całą ceremonią, jak przyjmuje się najbardziej wykwintne towarzystwo. I rzeczywiście Emanuel, bo tak miał na imię, ten hotelarz sam posługiwał tym ubogim, pilnował, żeby właściwie byli obsłużeni i sam jeszcze doradzał, pytał, co by chcieli zjeść. I tak jest codziennie. I ktoś przychodzi do tego Emanuela i mówi, słuchaj, może wystarczyło tak raz w miesiącu takie przyjęcie zrobić, ty robisz codziennie. Dlaczego? Albo może w rocznicę, jak zostałeś ocalony, takie przyjęcie zrobić. A on mówi, mnie Pan Bóg daje życie każdego dnia. I dlatego, dokąd to będzie możliwe, każdego dnia będę służył tym ubogim. Bo jeden z nich mnie ocalił. Ja nie wiem kto, ale chcę im w ten sposób odwdzięczyć się, wynagrodzić. Kochani, w
życiu tego fotelarza. Nastąpił przełom. On sobie uświadomił, jak potrzebny jest drugiemu człowiek, który nędzarz wydaje się, ale przecież ocalił mu życie. Uświadomił sobie, że każdy dzień, który on otrzymuje, jest darem Bożym. I dzisiaj jest temat, abyśmy sobie uświadomili, że przesłaniem Kościoła jest głoszenie wobec świata przykazania miłości Boga i bliźniego. Dar życia. Jakże ten Emanuel cenił sobie potem każdy dzień. Dzisiaj przypada nam tutaj przeżywać tę mszę świętą połączoną z chrztem świętym. Jaki to jest wielki dar dla rodziców, ale przecież nie tylko dla rodziców, dla całej rodziny, dla całej parafii, dla całego narodu, nowe życie. Trzeba chwili refleksji, żeby uświadomić sobie ten niezwykły dar miłości Bożej. I w sercach rodziców Pan Bóg składa ten wielki dar miłości, że potrafią dziecko przyjąć, potrafią mu służyć, wychować, mając świadomość, że nie dla siebie to robią, ale dla Pana Boga. I jeszcze robią to z wdzięcznością i z miłością. To jest ta wielka miłość, jaką Pan Bóg daje w serce ojca i matki. I trzeba nam, kochani, w tym kierunku ciągle, żyjąc we wspólnocie, troszczyć się, żeby to ukierunkowanie, jakie ma Bóg do człowieka przez swoją miłość, żeby go zbawić, do każdego, wysyła Jezusa Chrystusa, żeby zbawić człowieka przez ofiarę na krzyżu, żebyśmy w tej atmosferze wzrastali, rozwijali się, ciągle ukierunkowani, bo we wspólnocie żyjemy na drugiego człowieka, żeby myśleć o dobru drugiego człowieka, żeby ten drugi człowiek miał warunki do zbawienia, do życia w przyjaźni, do zjednoczenia z Bogiem. I są ku temu rozmaite możliwości. Każda msza święta jest wejście we wspólnotę. I to nie tylko do żyjących tutaj wierzących, ale jeszcze we wspólnotę ze zmarłymi, we wspólnotę tych, którzy są w czyśćcu, we wspólnotę ze świętymi, we wspólnotę z aniołami, archaniołami, a więc świat duchowy. Przeżywamy Eucharystię, przeżywamy właśnie w ten sposób. Skończyliśmy co tylko rok szkolny rozdaniem świadectw, różnych nagród. I między innymi pytamy, co ksiądz tam w sprawozdaniu napisał. No bo każdy jakieś sprawozdanie pisze, ja tam prowadzę Caritas od 18 lat. I napisałem, że w tym szkolnym kole Caritas dzieci codziennie się modlą, dziesiątek różańca, modlą się za siebie, modlą się za misję. Dla niektórych to jest takie nic. Ale jeżeli rozważymy, tak jak dzisiaj rozważamy, że przez tą modlitwę za drugie, przez tą modlitwę za misję, otwieramy serce tego dziecka na potrzeby drugich. To jest, kochani, wielkie dzieło. I tak bym prosił, co tutaj uczniowie, żebyście nie zapominali o tym, cośmy z
tygodnia na tydzień, przez wymianę tajemnic, przez stosowanie kolegi, koleżanki, żebyście o tym nie zapominali. Żebyście kontynuowali to wielkie dzieło, a rodzice, żebyście wiedzieli. Wy wiecie, że dzieci są w tym szkolnym kole Caritas i właśnie przez wakacje codziennie przypomnieć. Żeby się pomodlili, żeby się otwarli na potrzeby drugiego człowieka. Co jeszcze napisałem? No, że realizują, bośmy często przypominali sobie, uczynki miłosierdzia co do ciała, co do duszy. No to takie też niektórzy ruszą ramionami. To jest działalność. Co to za działalność? Uczynki miłosierdzia względem ciała, względem duszy. Grzeszącym upominać, niepiętym pouczać, mówiącym dobrze radzić i tak dalej. Znacie uczynki miłosierdzia względem ciała, głodnym nakarmić, spragnionym napoić. Kto poda kubek wody ze względu na mnie, mówi Chrystus, ten będzie miał nagrodę w niebie. To są te wielkie rzeczy. Dzisiaj może jakiś sukces wielki, jakieś zawody, jakieś nie wiem co, może się liczą, to się liczy, kochani u Pana. Koronawirus, mamy to doświadczenie, trochę zamknął nas tak w granicach tylko domu swojego. I dziecko tak zamknęło się wokół siebie. Tylko taki wirtualny świat nawiązuje, łączy z drugimi przez komputer. To nie jest na żywo. Świątynie, tu gdzie się modlimy wspólnie, gdzie jeden drugiemu wspólnie służy, gdzie się otwiera na drugiego człowieka, to jest właśnie to działanie. Na wzór miłości Bożej. Tom napisał w sprawozdaniu odnośnie Caritas. I dalej wspomniałem o tym, że ósma klasa podejmuje troskę o krzyż misyjny i o drogę krzyżową tam w lesie. A rodzice młodszych klas tutaj troskę o otoczenie figury Matki Bożej. Może nie zawsze widzicie, ja tu trochę więcej, a jeszcze, którzy częściej tutaj przechodzą koło cmentarza, czy bliżej tu, to mówią, ile tu ludzi przychodzi się modlić pod figurę, ile ludzi modli się w lesie. I to jest służba drugiemu. To jest właśnie to, że przyjdzie ktoś, pomyśli o swoim życiu, zastanowi się nad swoim życiem, pomyśli o miłości Pana Jezusa do mnie, pomyśli o miłości Matki Bożej do Dzieciątka Jezusa. Tej miłości macierzyńskiej. I tu odchodzi umocnione, żebyśmy rozumieli, jak wielką rzeczą jest to przykazanie miłości na różne przypadki odmieniamy. I kochani rodzice, jeżeli dzisiaj przynosicie dziecko do chrztu, to właśnie jest wielkim darem, że akurat ten temat dzisiaj przypada do rozważenia w naszej diecezji, w programie ogólnopolskim miłość, przykazanie miłości Boga i bliźniego. Żebyście wykorzystywali wszystkie te możliwości, które rozwojowi temu dziecka będą służyć, a na pewno będzie to miłość do Boga, umiejętność podziękowania Bogu, tak jak już w przedszkolu dzieci się uczą za stworzony świat, za dar życia, za ptaszki, za rośliny, za kwiatuszki, które widzimy, bo to wszystko od Pana Boga jest. Żeby te dzieci miały powiedzieć, Boże, jaki jesteś wielki. Już w przedszkolu się uczę, potem pójdę do podstawowej, a potem pójdę jeszcze do średniej i będę się ciągle uczyć, co Ty stworzyłeś, ile tajemnic jest w tym świecie, jaki Ty jesteś mądry, jaki Ty jesteś wielki. Tyle ludzi poznają i każdy poznaje po trochu tylko, a Ty to wszystko ogarniasz i wszystko wiesz, wszystkoś stworzył, wszystkoś urządził. Jaki Ty jesteś wielki, wspaniały Boże. Żeby umieć dziecku otwierać duszę i rozumienie, że jest stworzeniem
żeby umiało się tym darem życia cieszyć. Amen. Prośmy Pana naszego Jezusa Chrystusa o miłosierdzie dla tego dziecka, które ma dostąpić łaski Chrztu Świętego dla jego rodziców, dla chrzestnych i wszystkich uczczonych. Prosimy Cię, abyś to dziecko mocą tajemnicy Twojej śmierci i zmartwychwstania odrodził przez chrzest święty i włączył je do Kościoła. Ciebie prosimy. Abyś przez chrzest i wierzmowanie uczynił je wiernym uczniem i świadkiem Twojej Ewangelii. Ciebie prosimy. Abyś przez świętość życia doprowadził je do radości Królestwa Niebieskiego. Ciebie prosimy. Aby rodzice i chrzestni dawali temu dziecku przykład żywej wiary. Ciebie prosimy. Abyś jego rodzinę zachował na zawsze w Twojej miłości. Ciebie prosimy. Abyś błogosławił dzieciom, młodzieży, wszystkim, którzy będą korzystać z wakacji, Twoim błogosławieństwem. Ciebie prosimy. Abyś nas wszystkich odnowił własne Chrztu Świętego. Ciebie prosimy. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nas. Święty Józefie, święty Janie Chrzcicielu, święci Piotrze i Pawle, święta Anno i święta Kingo, święty Kacprze, patronie tego dziecka, wszyscy święci i święte Boże. Teraz następuje modlitwa z egzorcyzmem. Boże, ręki, rodzice tutaj na środek przenicą, uznajcie. Mogąc, nieprzyjmy Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przeciwnego Królestwa Twojej światłości. Pokornie się błagamy, abyś to dziecko uwolnił od grzechu pierworodnego i uczynił swoją świątynię i mieszkanie Ducha Świętego przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Cię broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Módlmy się, aby Bóg Wszechmogący obdarzył to dziecko nowym życiem z wody i Ducha Świętego. Ponieważ, jak wiemy, tego roku Wigilię Paschalną było poświęcenie wody chrzcielnej, każdorazowo jest poświęcona woda przy każdym chrzcie. Boże, Ty niewidzialną mocą dokonujesz rzeczy niezwykłych przez sakramentalne znaki. Ty w ciągu dziejów zbawienia przygotowałeś wodę przez Ciebie stworzoną, aby wyrażała łaskę Chrztu Świętego. Na początku świata Twój Duch unosił się nad wodami, aby już wtedy woda nabrała mocy uświęcania. Boże, Ty nawet w wodach potopu dałeś nam obraz odrodzenia, bo ten sam żywioł położył kres występkom i dał początek cnotom. Boże, Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama przeszli po suchym dnie Morza Czerwonego, aby naród wyzwolony z niewoli Faraona stał się obrazem przyszłej społeczności ochrzczonych. Boże, Twój Syn, ochrzczony przez Jana w wodach Jordanu, został namaszczony Duchem Świętym, a gdy wisiał na krzyżu z Jego boku, wypłynęła krew i woda. Po swoim zaś zmartwychwstaniu nakazał uczniom, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wejrzyj na swój Kościół i racz otworzyć źródło Chrztu Świętego. Niechaj ta woda przez Ducha Świętego otrzyma łaskę Twojego jednorodzonego Syna, aby człowiek stworzony na Twoje podobieństwo i przez sakrament chrztu, obmyty z wszelkich brudów grzechu, odrodził się z wody i Ducha Świętego do nowego życia dziecka Bożego.
Prosimy Cię, Panie, niech przez Syna Twojego zstąpi na te wody moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do nowego życia, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Przez tajemnicę tej poświęconej wody raz udzielić duchowego odrodzenia Twojemu słudze Kacprowi, którego w wierze Kościoła wezwałeś do chrztu, aby otrzymał życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Następuje wyrzeczenie się zła. Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez Was dziecko otrzyma z miłości Bożej przez sakrament chrztu nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nim to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dziecko otrzymuje chrzest. A zatem, czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyznanie wiary. Czy wierzycie w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą drugą w Chrystusie Jezusie, a naszym Amen. Czy chcecie, aby Kacper otrzymał przez wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Kacprze, ja Ciebie chrzczę Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Namaszczenie Krzyżem Świętym. Bóg Wszechmogący, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który Cię uwolnił od grzechu i odrodził z wody i Ducha Świętego, On sam namaszcza Ciebie Krzyżem Zbawienia, abyś włączony w lud Boży wytrwał w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne. Amen. Nałożenie białej szaty, Kacprze, stałeś się nowym stworzeniem i przyobległeś się w Chrystusa i
dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech Twoim listem, słowem i przykładem pomagają Ci zachować godność dziecka Bożego, nieskalaną aż do życia wieczne. Amen. Przyjmijcie światło Chrystusa. Podtrzymywanie tego światła powierza się Wam, Rodzice i Chrzestni, aby Wasze dziecko poświęcone przez Chrystusa postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem ze wszystkimi świętymi w niebie. Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Alleluja, alleluja.
Boże, żywot po wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciało i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On, gdy dobrowolnie wydał się na mękę przez chleb, dzięki Tobie składając kłama i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o nowo ochrzczonym Kacprze, który dzisiaj przez chrzest został włączony do Twojego ludu, aby z wiarą i odwagą szedł za Twoim Synem Jezusem Chrystusem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodnicą, Dziewicą Maryją, tym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Anną, Kingą, ze świętym Kacprem, i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego pośmielamy się
obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
Boże nasz Ojcze, spraw, niech święta hostia, którąśmy ofiarowali, przyjęli, odnowi nasze życie, abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości przynosili owoce trwające na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Boże, w Trójcy Świętej jedyny, zgromadzeni we wspólnocie tarnowskiego Kościoła, pragniemy pomocnie przeżyć synod diecezjalny. Prosimy Cię, Ojcze, pełen miłosierdzia, napełnij nas swoją prawdą, miłością i pokojem, abyśmy wiernie realizowali Twój zbawczy plan ludzkości, otwarci na dar aktywnej współpracy wszystkich diecezjan. Błagamy Cię, Jezu, Synu Boga Żywego, abyśmy zawsze z wielką pokorą i ufnością odczytywali znaki czasu w świetle Ewangelii, budując wspólnotę naszej diecezji na Twój obraz. Wzywamy Cię, Duchu Święty, Ożywicielu, abyśmy napełnieni Twoimi darami odnowili i ożywili wspólnotę Kościoła Tarnowskiego w jedności z całym Kościołem Powszechnym. Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej, prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary. Święty Stanisławie Szczepanowski, módl się za nami. Święci Świeracie i Benedykcie, Święta Kingo, wszyscy święci błogosławieni w diecezji tarnowskiej, święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką swojego ducha, bądź naszą obroną. Ode Bogu ogromu czerpać, pokornie o to prosimy, a Ty wodą niebieskich zastępów, szatan. Witania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzisiaj także dzień wyborów. Każdy uprawniony do głosowania niech weźmie udział w wyborach. Jutro uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Módlmy się w intencji papieża Franciszka. Składka w dniu jutrzejszym do dyspozycji Ojca Świętego tak zwane Święto Pietrze. Uroczystość świętego Piotra i Pawła można zyskać odpust zupełny za używanie ze czcią jednego z przedmiotów pobożności pobłogosławionego przez papieża lub biskupa, różaniec, szkaplerz, medali i krzyż. Należy odmówić wyznanie wiary, czy to pacierzowe, czy to mszanie. W uroczystość świętego Piotra i Pawła prześwięty o godzinie 9.30 i 18.00, a więc będą dwie msze święte, 9.30 i 18.00. Nie jest to święto obowiązkowe, ale zachęca się do utrzymania tradycji świętowania. We wtorek zakończenie nabożeństw czerwcowych. W najbliższym tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W pierwszy piątek, jak zwykle się udaje, to z posługu do chorych. Możliwość spowiedzi przed pierwszym piątkiem codziennie od godziny 17.00. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i przybranie kościoła kwiatami. Pracowały Ewa Gawryś, Anna Kołodziej, Angelika Jurek, Lucja Kosińska, Iwona Madej dołożyła do kwiatów. Razem złożyły 250 zł. Dziękuję także za posprzątanie, pomalowanie kaplicy, bo to było dużo, dużo pracy. Z tych 250 zł na kwiaty zostało przeznaczone 220 zł, a 30 zł pozostały na kaplicę. Następna kolejka: Magdalena Dąsiorek, Anna Grzywacz, Popszuna Leje, Marcelina Przystasz. Mają zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński grupa Mateusz Paweł, syn Kazimierza i Elżbiety Tłuchała, urodzony 22 czerwca
91 w Dębnicy zamieszkały Korzeniusz 40 oraz Piłat, Alicja, Maria, córka Sylwestra i Celiny Mazur, urodzona 27 sierpnia. 97 w Mielcy zamieszkała Płonie 147, zapowiedź druga. Jutro o godzinie 9.30 msza święta za świętej pamięci księdza Władysława Burka. Życzeniem księdza Władysława było, żeby obrzędy pogrzebowe odbyły się w Przedsławiu oraz żeby pochowany został w grobowcu rodzinnym w Przedsławiu. Choć należał do naszej parafii, niewielu mogło wziąć udział wtedy w jego pogrzebie, dlatego wykorzystajmy tę możliwość, żebyśmy się razem pomodlili w intencji zmarłego księdza Władysława. Przecież nam tutaj posługiwał, tu przyświętą sprawował, tu przebywał na urnowie nieraz po kilka dni, a więc no, reprezentował naszą parafię, w uroczystościach uczestniczył, spowiadał, żebyśmy w jakiś sposób też naszą wdzięczność wobec zmarłego księdza Władysława też wyrazili przez naszą modlitwę w jego intencji. Intencje mszy świętych, tak jak mówię, o 9.30 jutro za świętej pamięci księdza Władysława, o 18.00 za świętej pamięci Stanisława Błączaka z intencji koleżanek i kolegów córki Władysława z firmy Poponiarskiej z Dębic. We wtorek w 85. rocznicę urodzin pani Bronisławy Szczudło, dzień czynno-błagalny. W środę za świętej pamięci Stanisława Łączaka z intencji koleżanek i kolegów córki Władysławy z firmy Poponiarskiej z Dębicy. Druga msza święta. W czwartek będzie msza święta w intencji parafian z dzisiejszej niedzieli, ponieważ dzisiaj odprawiamy w intencji dziecka, rodzic chrzesty. Ta msza święta za parafian będzie odprawiona w czwartek. W piątek za świętej pamięci Krystynę Żak z intencji chrześnicy Alicji Szewc z rodziną. W sobotę za świętej pamięci Stanisława Łączaka z intencji koleżanek i kolegów córki Władysławy z firmy Poponiarskiej z Dębicy. W niedzielę o 7.00 za świętej pamięci moich rodziców, o 9.30 w intencji wiernych, a godzina 15.00 będzie połączona z ślubem Marcina Pęczyna i Moniki Szewc. Natomiast msza święta za świętej pamięci Stanisława Łączaka, która była planowana kiedyś na 15.00, odbędzie się 23 lipca. To jest uzgodnione, a tam nie na mszy porannej przeoczyłem, nie wpisałem sobie to do komputera i nie było tego ślubu ogłoszonego. Ale mówię dwa razy, żeby tam to nadrobić. Teraz, kochani, kto może, niech pozostanie jeszcze na litanie do serca Pana Jezusa. Ja udzielę błogosławieństwa, które jest specjalnie przepisane dla rodziców dziecka, to udzielę tego błogosławieństwa najpierw matce, a potem ojcu. Ojciec na błogosławieństwo też przyjmuje dziecko na swoje ręce. Pan Bóg Wszechmogący, który przez Syna swojego narodzonego z Maryi Dziewicy niesie chrześcijańskim matkom radość z tego, że ich dzieciom zajaśniała nadzieja życia wiecznego, niechaj błogosławi matce tego dziecka i tak jak teraz dziękuję Pana Bogu za otrzymane potomstwo, niech zawsze trwa w dziękczynieniu razem ze swoim dzieckiem, w Chrystusie Jezusie, Panie naszym. Amen. Teraz błogosławieństwo dla Ojca. Pan Bóg Wszechmogący, dawca życia doczesnego i wiecznego, niechaj błogosławi ojcu tego dziecka, aby dawał temu dziecku pierwsze świadectwo wiary, słowem i przykładem w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. I końcowe błogosławieństwo będzie Najświętszym Sakramentem.
Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże. Synu, Odkupicielu świata Boże. Duchu Święty Boże. Święta Trójco, jedyny Boże. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego. Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone. Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone. Serce Jezusa nieskończonego majestatu. Serce Jezusa świątynią Boga. Serce Jezusa przybytku najwyższego. Serce Jezusa domie Boże i bramo niebios. Serce Jezusa gorejące ognisko miłości. Serce Jezusa sprawiedliwości i miłości skarbnicą. Serce Jezusa dobroci i miłości pełne. Serce Jezusa cnót wszelkich bezdenna głębino. Serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsze. Serce Jezusa królu i zjednoczenie serc wszystkich. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Serce Jezusa, przybłaganie za grzechy nasze. Serce Jezusa, cel żywością napełnione. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne. Serce Jezusa, w uczniom przebite. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze. Serce Jezusa, krwawa ofiarą grzeszników. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie. Serce Jezusa, nadzieją w Tobie umierających. Serce Jezusa, rozkosze wszystkich świętych. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Jezu, cichy i pokornego serca. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce najwyższego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jak w imieniu grzeszników Ci składam. Daj się przebłagać tym, którzy rzeczą Twojego miłosierdzia i radź udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. O Jezu, najsłodszy Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Sprawdź, aby do domu.
wiodły, a koniec noga rozdziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności, udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkich ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała.
Dlaczego Jezus? Zbiła wiele.